Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na środę, co jest dobre. Na początku 6 rozdziału Księgi Micheasza Bóg prowadzi dialog ze swoim ludem, wymieniając to, co dla niego uczynił. W odpowiedzi jego czciciele, którzy przychodzą do świątyni, zapytają, co mogliby zrobić, by podobać się Bogu. Co składa się na ofiarę miłą Bogu? Roczny cielak, mnóstwo baranów, rzeka oliwy, a może nawet pierworodne dziecko wyznawcy? W tym pytaniu można dostrzec stopniowanie wartości i rozmiaru ofiary. Przeczytaj Michała 6-8. Jaka ważna prawda jest ukazana w tych wersetach? Dlaczego jest ona szczególnie istotna dla nas, Adwentystów Dnia Siódmego? Co mówi to nam o tym, że prawda jest czymś więcej niż poprawną doktryną i szczegółową znajomością proroctw? 6 rozdział Księgi Michała i tam pierwsze 8 wersetów. Słuchajcie tego, co mówi Pan. Nurze, wznieście skargę wobec gór. Niech pagórki słuchają Twojego głosu. Góry, słuchajcie skargi Pana. Uważajcie, fundamenty ziemi, gdyż Pan ma sprawę ze swoim ludem i rozprawia się z Izraelem. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem i czym Ci się naprzykrzyłem? Odpowiedz mi, wszak wyprowadziłem Cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli wykupiłem Cię. Posłałem przed Tobą Mojżesza, także Arona i Miriam. Ludu mój, przypomnij, co zamyślał Baala, król moabski, i co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, i co zaszło w drodze do Szytym, do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Z czym mam wystąpić przed Nim? Z całopaleniami? Z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów? W dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwa, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Prorok oświadcza, że Bóg już objawił to, czego oczekuje. Za pośrednictwem Mojżesza i Izraelici dowiedzieli się, co Pan łaskawie uczynił dla nich. Odpowiedź Micheasza nie była jakimś nowym światłem, które wyznaczałoby zmianę Bożych oczekiwań. Ofiary i służba kapłaństwa nie były też priorytetem Pana. Najważniejsze dla nich jest to, by lud Jego postępował sprawiedliwie wobec bliźnich oraz miłował Go ponad wszystko. Najlepszą ofiarą, jaką ludzie mogą przynieść wiekuistemu, jest posłuszeństwo. W Micheasza 6:8 jest najznioślejsze biblijne wyrażenie oczekiwań Boga wobec Jego ludu. Podsumowuje on całe prorocze nauczanie prawdziwej pobożności, życia w sprawiedliwości, miłosierdziu i bliskiej więzi z Panem. Sprawiedliwość jest czymś, co czynią ludzie pod wpływem Ducha Świętego. Ma ona wiele wspólnego z uczciwością wobec wszystkich, a zwłaszcza wobec słabych, którzy bywają wyzyskiwani przez silnych. Bratnia miłość oznacza chętne i szczere okazanie dobroci, jak również dochowywanie wierności. Obcowanie z Bogiem oznacza skłanianie Go, stawianie Go na pierwszym miejscu i życie zgodnie z Jego wolą. Dlaczego łatwiej jest ściśle przestrzegać reguł świętowania szabatu,
niż postępować sprawiedliwie, okazywać miłość bliźnim i pokornie trwać w więzi z Bogiem.